przede wszystkim odczuwam i odbieram świat wizualnie. Nie wyobrażam sobie, żebym czegoś nie mógł zobaczyć. To jest paradoksalne, ale najbardziej malarskie jest coś, co przynosi zło. Przyszli w nocy i zabrali Konrada. Nic nie jest pewne. Nic nie jest na zawsze. Odczuwam wrażenie bezsilności przede wszystkim. To kolor, to forma, to przestrzeń, to światła, to cykliczność, która mnie bardzo mocno u malarza przekonuje.